Myśl na dziś to inspirujące wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self-care'u. Zacznij dzień od chwili refleksji i niech ten podcast stanie się częścią Twojego uważnego poranka. Nowa Myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Partnerem podcastu jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. W dzień i w nocy, w spoczynku, jak również przy łagodnej i umiarkowanej aktywności fizycznej powinniśmy oddychać przez nos, czyli pierwsza rzecz przez nos. Drugi element to jest oddychanie dolną częścią klatki piersiowej prawidłowo, oddychanie przeponowe, całościowe. Trzeci element, nie wartościując oczywiście, to jest oddychanie właściwą objętością, czyli objętością dostosowaną do potrzeb metabolicznych organizmu. No bo z jednej strony funkcją oddychania jest dostarczenie tlenu, upraszczając oczywiście, a wydalenie odpowiedniej ilości dwutlenku węgla. Wszyscy jesteśmy ufiksowani na tlen i dotlenienie, a zupełnie umknęła nam kolosalna rola dwutlenku węgla i to właśnie zaburzenia w poziomach dwutlenku węgla między innymi odpowiadają za dużo różnych rzeczy, więc powinniśmy oddychać przez nos, przeponowo, odpowiednią objętością, a to wszystko się wiąże, żeby mogło się dziać, z prawidłową postawą, bo jeżeli jesteśmy zgarbieni, głowa do przodu, to język nie jest we właściwej pozycji, przepona nie może właściwie pracować i cały patomechanizm się uruchamia. Tu może zaskoczę Panią i słuchaczy. Ciekawa rzecz, bo badania na dosyć dużych grupach, jedno to bardzo duży projekt badawczy 70-letni, ale akurat obserwacja ta, o której mówię, trwała 20 lat, i tam było kilka tysięcy osób w Framingham-Stady. Później podobne badanie zrobiono, opublikowano w 2000 albo 2001 Buffalo University. Co jest najbardziej prognostycznym czynnikiem długości życia? Styl życia, monitorowano choroby, wszystko i tak dalej. Co się okazało? Niedobra dieta, nie aktywność fizyczna, ale pojemność płuc. O proszę. A pojemność płuc zależy od tego, w jaki sposób oddychamy. Nie ma na przykład pełnego uruchomienia przepony, jeżeli nie oddychamy przez nos. Zapraszam tutaj słuchaczy, Panią również, jak skończymy, do eksperymentu. Proszę wziąć kilka oddechów przez nos, wdech i wydech przez nos i poobserwować, która część klatki piersiowej się rusza. Za moment kilka oddechów przez usta. Większość osób absolutnie zauważy, że przełączając się na oddech przez usta, zaczynamy oddychać górną częścią klatki piersiowej. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify lub iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.